Witajcie moi widzowie. Dzisiaj pokażę wam, jak zarobić najwięcej PP na serwie. Także zapraszam do oglądania. Wracając do temple, możemy wejść do teleportu oraz pójść na górę. Tutaj na dole znajdziemy Hidana. To jest nasz pierwszy mobek, na którym możemy zarobić naprawdę duże pieniądze. Schodzimy cały czas drogą wyznaczoną na mapie. Tutaj po prawej mamy Kisame. Ja tam nie zamierzam zaglądać. Właśnie Kisame mnie zaatakował z tamtej strony. Ja nie chciałem go atakować, no cóż, muszę go teraz zabić. Kisame może nam wypaść Kisame Sword. Nie jest on jakoś dużo warty na serwerze. Nie jest to najlepsza broń, ale jest jedna z najlepszych broni. Lecz najlepszą jest Shisukun, czy jakoś tak. Nie umiem tego wypowiedzieć. Także zabijając Hidana możemy ropnąć Hidan Sworda. Już ten Sword jest naprawdę trochę drogi. Ceny wahają się tego miecza od 30 do 50 pp. Posiada on 7 atak speeda, daje nam speed 150, ataku 18 i defa 18. Niegdyś nosiłem dwie hidanki, bardzo dobry i rozsądny wybór. Hidanka zwiększa nam speed atak, także zyskujemy też na tym. Możemy ją zastosować też zamiast koki. Jeżeli mamy koki poniżej na przykład 3, nawet i 4, poniżej 4 koki, jeżeli mamy, nie opłaca się ich nosić, zamiast tego nosimy Hidan Sworda. No i za Hidan Sworda można nieźle dostać atak speeda, raczej wyskillować, także też polecam. Te atak speeda wyskillowałem na 75 na normalu, też mi brakuje do 76, pewnie niedługo wbije. Drugim miejscem, na którym będziemy mogli zdobyć najwięcej PP, to jest Hidden Island. Tutaj znajdziemy dwa ekspowiska, raczej dwa miejsca do dropienia itemek. To są kiba sety, znaczy to są kiby, na których możemy dropnąć sety, czy też itemki dane, możemy je się zamienić z danej itemki. Także pierwszym miejscem jest to, właściwie zaatakował mnie teraz Kiba. Ktoś XP, nie będę mu tam dręczył. To jest pierwsze miejsce, ono znajduje się tutaj na mapie, niedaleko tego obito budynku, znaczy trochę dalej, bliżej to jest bardziej tego początkującego budynku. Ten pierwszy po lewej, znaczy na górze bardziej, jeżeli chodzi o to. I na górze znajduje się też Temari. Na niej nie zarobimy dużo, ale ona jest do expa. Dzisiaj miałem odcinek zrobić, jak i gdzie dropić PP. I za ile sprzedawać? Jak wspominałem, jeden itemek z Kiby to będzie wartość 90 PP. Za 4 itemki dostaniemy w sumie 360 PP, także to jest naprawdę dużo pieniędzy. Za 360 pp możemy naprawdę dużo zdziałać. Tutaj wchodzimy i mamy tutaj drugie miejsce na kibę, jak widzicie. Już nawet ktoś tu siedział. Tutaj zabijając kibę też dostajemy itemki. Dobrze. Jeżeli chodzi o itemki, to już prawie by było na tyle, prawie. Ja jeszcze wam pokażę może, gdzie możecie zdobyć jeszcze dobrą itemkę. Nie opłaca mi się wracać do miasta, już lepiej powiedz, bo mam PZ. Jakby nawet i wrócił, to i tak musiał do teleportera pójść. Także wracamy. No i jest jeszcze trzecie miejsce, najprościejsze. Jest to itemek.
który dostaniemy za Biju. To jest amulet. Za chwilę pokażę wam. Amulet zdobywamy właściwie za pokonanie ostatniego z wszystkich Biju, czyli Jubiego. Tutaj mamy Jubi. Jest bardzo trudny do pokonania. Bije się go z moim levelem, może bił go z 15 minut, może z 20, także jeżeli nawet nie macie dobrych itemek, to zajdzie wam bardzo długo na zabicie jego. Potem oddajemy dla Biju czakra kolektor. No i on tam zbierze od was te dwa dżubi. No i weźmie, odda wam za to amulet w podzięce. No i to by było na tyle. Amulet jest wart na serwie no gdzieś około 250 pp. Możemy to robić przecież różnymi postaciami. Także jeszcze może wspomnę o jednym z możliwej rzeczy do zrobienia, czyli Senju Scroll. To było w odcinku pierwszym poradniku mojego, tam questy z Kyo. Także tutaj możecie zdobyć losową itemkę. Scroll ten dostępny jest też na stronie. Kosztuje on 400 pp. Także możecie szybko zdobyć dobre itemki, na przykład kokę czy coś innego. Kokinjo jest też warte z jakieś 150 pp. Mówię tak na oko. Jeszcze jak grałem, to nawet pchałem, pamiętam, komuś koki za 200 pp, także jest opłacalne, żebyśmy nawet sprzedawali te koki. No i po drugie, trzeba cały czas robić itemki, na przykład to notka. Niedługo też mówiłem, że pojawi się poradnik dotyczący notki, także możecie się go spodziewać. Na razie nie widzę człowieka, który chciałby ze mną pójść na tego questa. No i to by było na tyle. Tutaj możecie też zdobyć PP, chociaż to jest bardzo trudny quest. No i co tu jeszcze? No, życzę miłego dropienia. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Myślę, że pomogłem. Cześć.